A teraz Państwu coś pokażę. Wczoraj, będąc samochodem na przeglądzie, okazało się, że byłem cały czas monitorowany. To jest urządzenie. Oczywiście pojechałem do byłego osoby, która się tymi sprawami zajmowała. Powiedział tak, to jest duży akumulator. Pan był inwigilowany cały czas. Założono mi to w samochodzie, z tyłu samochodu. Jest to na magnes, bardzo silny magnes. Trudno było to oderwać. W przyszłym tygodniu to urządzenie, proszę sobie zobaczyć, mam nadzieję, że dobrze widać, to urządzenie było cały czas w samochodzie, pod samochodem. Szanowni Państwo, wygląda na to, że służby trzeciej RP niestety zrobiły coś takiego, aby wiedzieć, gdzie jestem, z kim się spotykam i z kim rozmawiam i o czym rozmawiam. Oczywiście to trafi na policję, bo musi trafić. Tu jest karta SIM i się okaże, które służby to zrobiły. Proszę Państwa, tego tak nie zostawimy. Pegasus działał i jestem przekonany, że również moje rozmowy były również nagrywane w Pegasusie, ponieważ ci, którzy mówią nie tylko prawdę, ale przedstawiają dowody na tą okoliczność, są właśnie w ten sposób wyniszczani.